w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Katowicki. Otwarta została wystawa Moniki Panek dziełami, którymi chcę przedstawić siebie. Dlaczego większość obrazów nie ma twarzy? Czy to jest poszukiwanie czegoś, czy to ma być wizytówka artystki? Akurat tak się składa, że moje właściwie najnowsze obrazy zacierają się te twarze, dlatego że odnosi się ten cykl do wspomnień związanych z jedną z bliskich mi osób, z którymi niestety więź się przerwała z powodu pewnego przykrego wydarzenia. I troszeczkę chcę jakby w ten sposób pokazać te relacje między nami, właśnie taki sposób zatarty, może nieoczywisty, troszeczkę tajemniczy. Na tym mi zależy, żeby właśnie w ten sposób pokazać to wspomnienie. Dla mnie to jest tak jakby jakiś duch, który został zauważony i przeniesiony na płótno. Troszeczkę tak jest. Jestem duża doza metafizyki i sztuka, jakby malarstwo, ja podchodzę do niego bardzo emocjonalnie i też przekazuję jakby swoją duszę w ten sposób. I myślę, że takie malarstwo, które operuje właśnie zamglonym obrazem, troszeczkę nieczytelnym, tajemniczym, jest ciekawsze dla widza niż takie wprost. I każdy może się też w jakiś sposób w tych obrazach odnaleźć sam. W taką nieczytelną twarz można włożyć każdą, która tu się znajdzie. Tak, zwłaszcza, że te obrazy dotyczą wspomnień, które większość z nas osób też jakby posiada. Ja korzystam ze swoich jakby zdjęć, które no, te wydarzenia jakby dotyczą takich osobistych, prywatnych wydarzeń, ale takich, które każdy z nas, jakieś wspomnienie z wakacji czy wspomnienie z urodzin, takie wspomnienia w sobie pielęgnuje, także ta nieczytelność, można się właśnie w niej odnaleźć. Obrazy są troszkę za mgłą, zamazane, ale gdyby było inaczej, to można by było powiedzieć, że to jest zdjęcie. Tak, dokładnie. Zwłaszcza myślę, że we współczesnym świecie i naszej fotografii malarstwo musi spełniać troszeczkę inną rolę niż kiedyś. I każdy z artystów musi się w tym malarstwie odnaleźć i swój język malarski tak jakby stworzyć na nowo. A mój właśnie tym się charakteryzuje. No i właśnie teraz, gdzie bym zobaczył jakikolwiek obraz, to stwierdziłbym, że to jest właśnie Monika Panek, a nie kto inny. No dokładnie tak. Tak bym chciała, żeby tak było. Jakie plany na przyszłość? Obecnie pracuję nad moim doktoratem. Realizuję tutaj na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pracę doktorską i mam nadzieję, że w przyszłym roku się obronię i będziemy mogli zobaczyć kolejną moją wystawę, nad którą teraz pracuję. Będziemy czekać, a tymczasem dziękuję bardzo za te doznania, które tu przeżywam. Dziękuję bardzo.